Otóż nigdy się nie godziłem na nagłe zastępstwo. Z różnych powodów, ponieważ dany aktor był w Stanach Zjednoczonych i mógł zarobić, ile to lat temu było, powiedzmy 20-500 tysięcy, i zaproponowano mi nagłe zastępstwo. Ja mówię, panie Zbyszku, do właśnie takiego agenta, to chyba pan mnie nie zna, to ja mam wziąć pieniądze za kolegę? W życiu. W życiu.